Identyfikator podmiotu SCP-738. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-738 należy przechowywać przez cały czas w trzech zamkniętych, połączonych są pomieszczeniach z uzbrojoną strażą i zdalnymi detonatorami, jak również pod stałym nadzorem audiowizualnym. Z powodu rozmaitości i siły zaobserwowanych interakcji z SCP-738 oraz nieznanych ograniczeniach SCP-738 należy ściśle przestrzegać poniższych procedur. O ile nie jest w użyciu, składniki SCP-738 muszą być przechowane pojedynczo w osobnych pomieszczeniach. W obszarze przechowywania należy zastosować mechaniczne rozwiązania do składania i rozkładania SCP-738. Jeśli system demontażu mechanicznego zawiedzie, należy użyć wcześniej ustawionych ładunków kumulacyjnych w celu rozłożenia SCP-738. System ma następnie zostać naprawiony i zrestaurowany przez pojedynczego inżyniera wyposażonego w wybuchową obrożę. Personel klasy D wykorzystywany do testowania urządzenia musi być umiarkowanie opóźniony w rozwoju lub mieć porównywalne posiedzone funkcje kognitywne i posiadać wybuchową obrożę. Wszystko to w celu zapobieżenia wyciekowi wiedzy o SCP-738 i użyciu na szkodę fundacji. Personel klasy D o IQ większym niż 60 i każdy inny członek personelu ma zakaz wstępu do pomieszczenia zawierającego SCP-738. Personel klasy D może wejść do pokoju zawierającego SCP-738 tylko w celach eksperymentalnych i musi być pod stałym przewodnictwem personelu badawczego. Opis. SCP-738 składa się z trzech elementów. Dostosowany zestaw mebli mahoniowych zawierający jedno biurko oznaczone jako SCP-738-1, jedno krzesło proste oznaczone obecnie jako SCP-738-2 i jedno ozdobne krzesło biurowe stylizowane na tron oznaczone obecnie jako SCP-738-3. Wszystkie z mosiężnymi ozdobami i obiciem z fioletowego aksamitu królewskiego. Działanie zaczyna się w momencie, kiedy świadome stworzenie siądzie na SCP-738-2 z przodu SCP-738-1, mając za sobą SCP-738-3. Kamery pokazują, że SCP-738-3 porusza się w czasie trwania efektu, często odchylając się do stanu rozluźnienia oraz przesuwając lub odsuwając od SCP-738-2. Okazjonalnie SCP-738-3 jest przesuwane przed SCP-738-2. Ponadto kamery pokazują dokumenty oraz teczki zawierające dokumenty opuszczające szuflady SCP-738-1. Dokumenty są wykonane z pergaminu. Wieczne pióro i butelka tuszu wyłaniają się z drugiej szuflady. Pióro pisze na pergaminie. Dyktafony rejestrują zniekształcony głos. Ten głos będzie składał oferty i obietnice, usiłując skusić osobę siedzącą w SCP-738-2. Znaczenie zostało wywnioskowane z tonu głosu. Jeśli w tym czasie istota siedząca w SCP-738-2 o coś poprosi, kuszenie i oferty ustaną. Po pauzie zostanie wysunięta cena. Można się o nią targować, jednak głos będzie nalegał o inne ceny o równej wartości. Czasami w reakcji na prośbę głos odpowiada twierdząc, że osoba nie dość tego pragnie lub że w oczywisty sposób proszą za kogoś innego, aby uniknąć płacenia pełnej ceny, w których to przypadkach prośba nie zostanie spełniona. Zdarza się to najczęściej w przypadku próśb, które mogą wpłynąć na inne osoby lub które mogą zmienić posiadanie. Zaakceptowanie umowy powoduje, że uzgodnione życzenie lub rozkaz zostaną spełnione co do słowa, ale nic ponadto. Dodatkowo sprawi to, że zajdą okoliczności wymienione jako zapłata. Istota aktywnie stwierdzała, że okoliczności zapłaty mają spowodować ilość emocjonalnego i lub fizycznego bólu równą temu, jak bardzo posiadający pragnie tego, o co prosi. Sposób kalkulacji jest obecnie nieznany. Zostało również stwierdzone, że cena jest niezależna od bólu spowodowanego spełnieniem prośby.
Zobacz dziennik testów dla przykładów zapłaconej ceny oraz złożonych próśb. Na koniec należy wspomnieć, że personel siedzący w krześle zgłasza, iż widzi istotę siedzącą w SCP-738-3. Jednak wszystkie próby zaobserwowania istoty bez siadania na SCP-738-2 zawiodły, a dalsze opisy istoty są niespójne pomiędzy sesjami, nawet w przypadku wielokrotnej sesji z tą samą osobą. Kiedy zapytana, istota twierdzi, że zawsze jest tą samą istotą. Niektóre powtarzające się opisy istoty zawierają słowa uwodzicielski i czarujący. Sesje z tą samą osobą przeprowadzone w bliskim czasie wykazują podobny lub identyczny wygląd istoty. Opisy głosu nie pasują do głosu zarejestrowanego na sprzęcie. Dodatek 738.1. Historia. SCP-738 został pozyskany z gabinetu katolickiego kardynała po jego śmierci. Dostał to w prezencie od papieża za nadzwyczajne usługi z archiwów Watykanu. Fundacja stała się świadoma istnienia SCP-738 po śmierci i zakwestionowaniu jego testamentu. W efekcie incydentu personel fundacji pozyskał biurko. Agenci fundacji w Watykanie zameldowali pozyskanie części dokumentów związanych z SCP-738. Dodatek 738.2. Wyniki testów. Test pierwszy. Badacz siada na SCP-738-2 i czeka. Rezultaty. Badacz melduje nastąpienie kilku prób wmuszenia go w układ z układami dotyczącymi m.in. miłości kobiety, której zapragnie, obiektu, który uczyniłby z niego poważnego badacza, lub zapewnienie statusu O5. Przestraszony badacz opuszcza SCP-738-2, opuszcza pokój. Zapis przebiega jak następuje. Badacz zgłasza zniknięcie istoty, a potem powrót pióra, papierów i teczek do szuflad. Używając kamer określono prędkość powrotu przedmiotów na 120 metrów na sekundę. Badacz melduje, że widział mężczyznę w czerwono-złotym garniturze. Test drugi. Personel D siada na SCP-738-2. Wykonano analizę papieru i dokumentów. Rezultaty. Analiza spektrum potwierdziła, że pergamin został wykonany z ludzkiej skóry. Pióro z wiecznego pióra pochodzi od nieznanego ptaka. Obiektowi zaoferowano wolność i powiedziano, że ceną jest śmierć jego najbliższego przyjaciela. D. zaśmiał się i przystał, po czym znikł. D. został ponownie zatrzymany 5 godzin później. Dokumenty sporządzono po angielsku. D. biorący udział w teście meldował, że widzi piękną i uwodzicielską kobietę. Test trzeci. Personel D. język ojczysty inny niż angielski, siada na SCP-738-2. Rezultaty. Dokumenty sporządzono w języku ojczystym D, podobnie z rozmową ustną. D. zaoferowano moc nigdy nie bycia zamkniętym ponownie w celi. Wymienioną ceną są wspomnienia matki D. D. przystaje na propozycję. Po zaakceptowaniu, co spowodowało śmierć 12 strażników oraz D. Test czwarty. Personel D, dyslektyczny i poważnie opóźniony w rozwoju, siada na SCP-738-2. Rezultaty. Język na pergaminie wydawał się składać z prymitywnych piktogramów reprezentujących układ, choć użyto też niektórych słów angielskich. Ogólnie użyte słowa angielskie były niepowiązane z obrazkami i często obrażały inteligencję D, twierdząc, że istota nie jest pewna, ile z tego D jest w stanie zrozumieć. D zaoferowano Sloppy Joe. Przedstawioną ceną był Mopsy, zabawka, którą pozwolono przeszmuglować D do fundacji. D zaakceptował, a jedzenie pojawiło się na biurku razem z antycznymi srebrami, talerzem z cienkiej porcelany chińskiej i kryształowym kubkiem nie kapkiem z sokiem winogronowym o kolorze wina. D wykazuje oznaki stresu, kiedy po spożyciu posiłku odkrywa brak Mopsiego.
Dee melduje, że widzi dużego, różowego królika. Po dopełnieniu umowy i opuszczeniu krzesła przez Dee, rejestratory wychwyciły westchnienie. Sygnatura głosu nie odpowiada głosowi Dee. Dodatek do testu czwartego. Dee wyposażono w zabawkę identyczną do Mopsiego. Rezultaty. Kiedy tylko Dee określił zabawkę jako Mopsi, ta znikła. Dee wykazuje oznaki wielkiego stresu emocjonalnego. Test piąty. Próba destrukcji. Rezultaty. Materiały wybuchowe, ogień, broń palna, mechaniczna niszczarka do drewna zawiodły. Bezpośrednie ataki na biuro za pomocą siekiery zostawiły pojedynczy ślad głębokości 3 mm i powoduje oraz śmierć personelu wykonującego atak. Ślad pozostaje na biurku. Zapisy wideo pokazują, że ślad goi się z prędkością 1 mikrometra na dzień. Test szósty. Badacz siada w SCP-738-2. Pyta, czym jesteś? Rezultaty. Istota przyjmująca postać dużego węża odpowiada. Wybacz, jest to wbrew zasadom, aby podawać dane personalne. Aczkolwiek mogę zainteresować cię. Badacz powstał z krzesła, trzęsąc się i kończąc sesję. Po tym badacz został umieszczony w ośrodku psychiatrycznym 5, oczekując na badania związane z informacjami ujawnionymi przez tą ofertę. Test siódmy. Sheldon Katz, szanowany pan, starszy doradca oddziału prawnego fundacji. Rezultaty. Po rozpoczęciu testu dr Katz zaprezentował istocie poświadczenie notarialne i apostil poświadczający, że bierze on udział w teście nie jako agent fundacji, lecz sam z siebie. Około 41 godzin po rozpoczęciu testu, pan Katz stracił przytomność z powodu wycieńczenia. Pan Katz opisał wygląd istoty jako identyczny do jednego profesora kontraktów z pierwszego roku studiów prawniczych, ale odmówił wyjawnienia oferty, jaka została mu zaproponowana. Zameldował, że tuż przed utratą przytomności był w trakcie negocjowania precyzyjnej definicji technicznej słowa winien. Katz stwierdził, iż obecnie szkic roboczy umowy, nad którym pracował wraz z istotą, miał przynajmniej 900 stron, wyłączając dowody rzeczowe i terminarze oraz iż żałuje on, że nie zachował kopii do swojej teczki. Przy panie Katz znaleziono czerwoną kopertę pachnącą siarką, zawierającą ręcznie pisaną notkę o następującej treści. Proszę wrócić przy dogodnej okazji. Od dawna tak się nie ubawiłem. Pan Katz wnosi o ponowny przydział. Pozostałe testy wymagają czwartego lub wyższego poziomu upoważnień, dopóki deklasyfikacja nie dobiegnie końca. Dodatek 738-3. Notatki. Podczas ostatnich testów oferty były składane bezpośrednio badaczom wydającym polecenia obiektowi. Zaleca się wstrzymanie wszelkich badań. O 5.